Międzynarodowe Laboratoria Ruchu i Tańca Eco Campus i Festiwal Unity, któremu towarzyszyły laboratoria, to wyjątkowy czas w Sochaczewie. Do miasta zjechało bardzo dużo artystów, z młodych artystów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Był to bardzo intensywny czas dla nas wszystkich. To czas, w którym możemy współpracować, wymieniać się technikami, pracować wspólnie w jednej przestrzeni. Co jest dosyć istotne dla laboratoriów i dla całego festiwalu, to wyjątkowość liderów, których zaprosiliśmy tutaj, żeby poprowadzili te laboratoria, którzy reprezentują różne techniki tańca współczesnego i teatru fizycznego oraz nowej choreografii. Są to liderzy z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. For me is a community. I think that this is the main word. The community as a leader with other leaders, with David, who is like the founder of the whole festival, community with participants, community with people who are playing on the festival, and community with the city. For me, it's always an opportunity to be a part of kind of cultural clash when you can meet people who just understand the world a little bit different than you and have different background than you. And it's always fun to discover these small differences, but it's always at the end occurs that we are not so different at all. I met here with really, really beautiful group, beautiful people and beautiful leaders. So I'm so happy because it's really easy to work with them. And if I want to put maybe in two words, it's work and joy all together. To be a leader at the laboratories actually doesn't really feel like a leading someone, but it's more like sharing the knowledge and also to learn from each other. So no leading, sharing and developing the ideas. That's the feeling, what I feel the most from the laboratories. Actually, yeah, I came here because of the inspiration and to learn some new things. And it is funny thing that I really came here really tired of people. And I came here and, you know, like, we are touching here a lot, like trying to make these connections, not only with the mind, but also with bodies. And I started to think differently about
about how I can connect to somebody and how I can, let's say, like use the other people and how they can use me to create, for example, some picture or some idea. So this is like the main thing what I was like learning here in these laboratories. I was working with the principles of contact improvisation, so we work on this, and then when we transform to the already to the site-specific performance, I worked only like on this tool of the principles of contact improvisation. We were not working like on the contact improvisation as like couples and stuff, but we were working on these tuning things of being together with the locations and working from the place what the place needed. W tym roku mieliśmy okazję zobaczyć spektakl Hamlet No More w mojej reżyserii, w której uczestniczyli młodzi artyści, tancerze z Sochaczewa. To była taka lokalna grupa, która intensywnie pracowała tuż przed otwarciem festiwalu, żeby zaprezentować całej międzynarodowej widowni swoje możliwości i w jaki sposób pracują. W ramach festiwalu mieliśmy też okazję zobaczyć spektakl taneczny Eweliny Sobieraj. To były dwa spektakle, Cappuccino i Too Brown to be Polish, z udziałem Magdaleny Wójcik. Oraz mieliśmy też okazję zobaczyć spektakl Kat Rampaczkowej Yumika. To był spektakl, który był dedykowany dla rodzin, dzieci i uczestników tego całego festiwalu, co dawało nam wspaniałą perspektywę z jednej strony bycia uczestnikiem, twórcą, ale i też liderem całego procesu twórczego. Na zakończenie festiwalu Unity pokazaliśmy spektakl Black Square z udziałem lidera laboratoriów Macieja z Polski, Macieja Tomaszewskiego. Międzynarodowe Laboratoria Ruchu i Tańca Eco Campus były też przemyślane jako akcja społeczno-artystyczna. Na początku poprosiliśmy mieszkańców Sochaczewa o to, żeby wypożyczyli nam rowery. Na tych rowerach uczestnicy warsztatów i laboratoriów mogli poruszać się pomiędzy miejscem zamieszkania, zakwaterowania, miejscem pracy, czyli Sochaczewskim Centrum Kultury, a miejscami publicznymi, w których odbywały się laboratoria w przestrzeni publicznej. Dodatkowo w trakcie festiwalu i laboratoriów stworzyliśmy akcję sadzenia drzew, w ramach których spotkaliśmy się też z lokalnymi grupami, z politykami, osobami zaproszonymi, którzy i razem uczestnicy międzynarodowych laboratoriów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski oraz lokalne grupy mogły razem posadzić drzewa i wspólnie spędzić czas. Oprócz tego jeszcze odbył się koncert Kamerady Mazowii, w ramach których wystąpił i zaimprowizowała grupa międzynarodowych laboratoriów teatralnych. To wszystko stwarzało taką możliwość przenikania się lokalnych społeczności, lokalnych grup z artystami, młodymi artystami międzynarodowej grupy, która przyjechała do Sochaczewa. I believe that people turn out to be really
really entertained and very interested in it. I've been asked many times as I was performing on the jam or on the orchestra improvisation, I was asked many times what's going on, why are we here or what are we doing actually. So that was a really nice feeling to be asked and to feel that the people are really interested in what we're doing, and that's a big step forward for the city. Z wielką radością przyglądałem się efektom końcowym, jakie miały miejsce na bulwarach nad Bzurą. W jaki sposób angażował uczestników, liderów i widownię w przebieg całego performance'u nad rzeką. Mam nadzieję, że tego rodzaju działania i tego rodzaju festiwal zakorzeni się tutaj w Sochaczewie i że będziemy mogli realizować kolejne międzynarodowe edycje w tym miejscu. Bardzo ciekawa inicjatywa nad rzeką, zmusiła ludzi do ruchu, ruch jest ważny, w plenerze, każda emocja była widziana moim zdaniem i odczuta też, od tych złych do tych lepszych, uważam, że ciekawe. Było bardzo emocjonalne, było bardzo widać emocje na tych twarzach i super zgranie z naturą. Sam performance jak najbardziej na plus, bardzo mi się podobał, idealnie podkreślił całość tego wydarzenia. Generalnie bardzo mi się podobało i było takie zupełnie przewidywalne, zupełnie jak rzeka. I bardzo mi się podobało to, że aktorzy mieli tak bardzo płynne ruchy i kojarzyły mi się z falami. Generalnie wywoływało piękne obrazy, więc naprawdę dziękuję za ten spektakl. Thank you.